Na ekranach widzimy, jak zespół będzie ustawiony na boisku. Wyjdą na boisko w ustawieniu 4-5-1 z bocznymi pomocnikami wspomagającymi środkowego napastnika. Oto i ustawienie, w jakim dzisiaj zagra zespół. Zagrają w ustawieniu 4-4-2 z pomocnikami ustawionymi w rąb, odpowiedzialnymi za utrzymywanie się przy piłce i jej szybki odbiór. Oba zespoły są już przygotowane. Gwizdek sędziego i zaczynamy. Jest szansa tuż obok bramki. Teraz rzut rożny. Szkoda tej sytuacji, ewidentnie go przerosła. Strzela! I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. No zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. Pewnie wyłapuje piłkę. Teraz okazję. Robert Lewandowski! Piękna interwencja. Łukasz Piszczek. Sędziego był faul, no i wszyscy teraz oczekują, jak on zareaguje. Sędzia pokazał żółtą kartkę. Jakub Błaszczykowski. Za nami pierwsza połowa, jak dotąd bezbramkowa. Trochę... Zawodnik gra dzisiaj bardzo agresywnie, ma już na swoim koncie żółtą kartkę, więc trener podejmuje decyzję o zmianie. Zapraszamy ponownie na Stade Gerland na drugą połowę tego meczu. Wszystko już gotowe do wznowienia gry. We'll be right back.
i Juka w pole karne. Zdecydowane wybicie obrońcy, no i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. I będziemy mieli zmianę w drużynie Polski. Mamy centrę. Świetna interwencja bramkarza i rywale znowu bez gola. Gola. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Piszczek. Uderzenie. No cóż, nie tym razem. W dalszym ciągu remis. Błaszczykowski. Jest szansa na groźną akcję. Seferowicz. Ależ wspaniale. Piłka w pole karne. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. I będziemy mieli zmianę w drużynie Polski. Shaqiri. Szansa! Kapitalnie wychwycił. Artur Jędrzejczyk. Uderza. Taka sytuacja to mogła być decydująca akcja. Będzie zmiana w polskiej reprezentacji. Bramka w końcówce, dająca im prowadzenie, jaka radość! Nie wiem jak ty, Jacku, ale ja naprawdę uwielbiam patrzeć na takie bramki. A kto nie, uderzenie w poprzeczkę, piłka odbija się i wpada do siatki. Wspaniały widok. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego... Robert Lewandowski! Co też musi dziać się teraz w jego głowie, to była fantastyczna sytuacja.
Może być groźnie. Seferovic! No to wielki cios dla niedoszłego strzelca i jego drużyny. Ta bramka mogłaby zaważyć na przebiegu całego spotkania. Filip Stawiński. Może być groźnie. Biało-czerwoni rozpoczynają od rzutu wolnego. Mamy statystykę fauli w tym meczu. No i mamy koniec tego spotkania towarzyskiego. Rywale zostali pokonani różnicą jednej bramki.